Siemaneczko, witam was w ucieczkowym odcineczku z Need for Speeda Paybacka. Powiem tak, w koniec poprzedniego odcinka mówiłem wam, że przygotuję sobie tego Mustanga pod ucieczkę. No i sprawa wygląda tak. Tak właśnie. No, performance ma 308 punktów. A wymagane na misję jest 170. Sorry widzowie, troszkę mnie poniosło z tym ulepszaniem. Ale ten Mustang teraz tak chodzi, tak chodzi. To jest moje najlepsze auto. Pod ucieczkę. Teraz jedynie jakiego auta nie mam, to pod wyścig. Dobrego, pod teren jeszcze. Jest, dobra. Także tak, to nie powinien być problem, żeby uciec takim autem. Widzicie przecież. Dobra, zaczynajmy. Już? Aha, z żadnej kostce? A jednak. To jest Schuller? Nie. Jedziemy. Kim u diabła jesteś? Twoją podwózką nazywam się Miller. Ramirez. O. Miło cię poznać, Ramirez. Skoro mamy to za sobą... Ho, ja tak będę przewoził ludków. A, grób pościg, no tak. Będziesz w stanie zgubić te gliny? To problem. Nie było mowy o... Czy ja zaakceptowałem drift Mustangiem? Na pewno to naprawimy, tylko jedź. Ja cię kręcę, serio. A, łącznie. Dobra, to nie ma lipy. Żeby było jasne, tak zarobiście wygląda ten różowy dym. Co? Tam podwójną. Więc zatrzymujemy się. A tu. Zaraz, dobra, potrójna, tego nie zatrzymuj się. Jak oni mnie dają radę dogonić? Oła. Tylko na to was stać? Dobra, dobra, zaraz im pokażemy, chwilę. Nie ma to jak ekscytujący pościg, co? Tobie się to podoba. A tobie oczywiście. Nie? Myślałem, że jesteś zawodowcem. Chcesz prowadzić? Nie? Tak myślałam. Masz jednego, mile. Wiem. Spadowa. No niemożliwe. Takiego Mustanga nie dogonię. Bez drogi. Gdyby mogło nie lagować, to byłoby super. Już koniec pościgu, nie? Jeszcze nie. O kurde. Nie wiem, co ona widzi w kimś uzależnionym od adrenaliny. A ja nie wiem, kim jest ona. Serio? Płacą mi, tylko to ma znaczenie. Ja no, zakochałem się w tym oczy. Nie żartuję. Ale jest naprawdę fajowe. Super. Teraz to się prowadzi, ten Mustang. Nie tak jak wcześniej. To jasne. Ramirez to chyba nigdy nie był w aucie. Co z pościgu. O, i już koniec pościgu, super. Ojej, ale na asfalt. O, a teraz na asfalt. Easy. Pora na moje sprawy. Wątpię, że lepsza karta drpnie. Co teraz? A, odwozimy ziomeczka. Nie ma ich. O, Bogu dzięki. Zabierzesz mnie do kryjówki? Czy to też ekstra kosztuje? To dorzucę za friko. Od kiedy się tym zajmujesz? Od 19 urodzin. Niezłe urodziny. Żebyś wiedział. Czego te gliny w ogóle od ciebie chcą? Familia mnie wydała. Sprzedali mnie. Byłeś tajniakiem w familii? Powinnaś porozmawiać z moją szefową. Jak ktoś taki jak ty został specem od ucieczek?
Na 19 urodziny wzięłam policyjne auto na przejażdżkę. A, i to wszystko? Ruszyło za mną 20 radiowozów. Shit. Liny wyrzuciły mnie z akademii. Aha. Fajnie, a ja się przewróciłem. W okresie buntu. Więc samochód. Jesteś pokręcona. Mówi gość, który pogrywał z familią. To coś zupełnie innego. Mhm. Może być. Muszę się jeszcze przyzwyczaić do tego Mustanga. Ostatni przystanek. Dobrze. Było ciekawie. Cieszę się. Agent. Tylko 5 misji. Takie fajne auto. Nie tylko o Belgii. Czyli ty jesteś tym tajemniczym sponsorem. Mogę dać ci sposobność wykazania się. Zainteresowana? Wiedziałam, że Marcus Weir miał powód, żeby nas skontaktować. Zobaczmy. Wysyłam informacje. Zarąbiście. Naprawdę super auto. Bez problemu. Ja to na starcie zrobię. To kto? No dobra, czas się zabawić. Jedziemy! Pomyliłaś samochód, panienko. Nie pomyliłam, Jessica Miller. Dawaj gazu, czas ucieka. Czy kiedykolwiek? Też tak myślałem. Tylko nie jedź najkrótszą drogą, trzeba ich zgubić. Jasne. Oj. Kurde, za ciasno tu jak na Mustangę. No dalej, laska! Co on dalej laska? Bo to powód samochód prowadzi. Kogo mamy gubić? Skąd ten pośpiech? Czemu uciekamy? Wszystkie kumpele myślą, że przypudrowuję nosek w łazience, ale wymknęłam się z komórką jednego z policzników. Znowu familia. Ostatnio jest wszędzie. Szykuje się coś dużego. Wszyscy są podenerwowani od tego napadu na konwój. Hej, kochana! Co słychać, kociaku? Aha. Będę za momencik. Narka Lasencja. To był? Tak. Znajoma? Nie znoszę tej idiotki. Jest jakiś plus tego, że straciłam przykrywkę. Women. Sorry, kobietki, jesteście kochane. Mówiłaś, że szykuje się coś dużego. O co chodziło? Wyścigi to tylko jedna strona biznesu. Familia ma na oku coś większego. Masz na myśli kasyna? I wiele innych rzeczy. What the fuck? Co to było? Przyciągnęło mnie do ściany. Jak magnes. Jesteś szybka! Mogę zadzwonić, jak będę jechać na lotnisko? Nie. No, dobrze. O, ale przypieprze, wiedziałem. Nie mogłem się zdecydować. Trudno. Stację benzynową odkryjemy kiedy indziej. Udało ci się, Miller. Dziękuję. No chyba to nie tyle z misji. Majonez, Miller! Fajnie, majonez. I co, i to była misja? No chyba żartuję sobie. Nie, jeszcze nie. O to chodzi. No kochana! A jednak. Mam nadzieję, że będzie dużo misji z ucieczki. Bo już mi się podoba. Ten styl. Więc załatwienie tego konwoju dla Weira to nie był przypadek. Niedługo odezwę się z kimś nowym, Miller. Tymczasem.
Jaki przypadek? Hej, Jeff, jak idzie z robotą? Wdepnęłam w jakąś szpiegowską awanturę. Szkoda, że nie wiem, co jest grane. Wow, serio? Brzmi fajnie. Może powinna się wycofać. To nie jest bezpieczne. Nie, to lepsze niż wożenie bandytów. Zostanę przy tym. No i kasa się zgadza. Tajny kurier. Aha. Odbierz tajne dane. Nagrania. Dobrze, to teraz śledzimy. Jesteśmy śledziem. Przydaje mi się dzisiaj jako kurierka. Trzeba odebrać parę moich rzeczy. Sprawdź, gdzie pies. Lepiej, żeby nie chodziło o odebranie zakupów. Jak będzie okazja? Czemu nie? Nie płynie czas. No dobra. Sporo tych celów. To gdzie najpierw jechać? Dla mnie obojętne. Dobra, trzeba optymalnie. To jest poziom trudny. Najpierw tu, później tu, później tu i na koniec tu. No dobrze. Bylebyś się pośpieszyła. Jak najbardziej, szefowo. A że mam szybkiego Mustanga, to nie będzie akurat problemem. Pusz, 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 pusz. Oho. Co to za ludki? Masz coś dla mnie? A, nic nie powiem. Dobra, chwila. Nie mogę pojechać prosto? Chyba mogę. Pierwszy cel za mną. Ja, A mogę jednak, dobra. Co to? Jakieś nagranie audio? Może odsłucham. Zgarnęliśmy sporo kasy na ostatnim wyścigu. To powinno uspokoić tych, którzy się przejęli pod rykiem Taylora Morgana. Dobrze, powinniśmy wreszcie rozwinąć skrzydła. Co na to pozostałe linki? To Lina Navarro. Mamy kompanię ryzykantów. No co ty? 1%, ale... O! Sorry. Ładną mamy pogodę, co? Nie ma co spowalniać. Dowiemy się później, o co chodzi. Dobra, gdzie teraz? Ale jakieś tam ligi, z którymi chyba będziemy się później ścigać. Zostaje przekupione przez familię. Także trzeba uważać, jak się będziemy ścigać. O. Dobra, na luzie powinniśmy dać radę. Sorry. Po prostu już mi to daj. Dobra, i ostatnie. Ma optymalniejszej drogi? Mogę jechać prosto chyba. Gotowe, jadę dalej. Mam nadzieję. Przykro mi. Szef dzisiaj nie przyjmuje. Daruj sobie, dobra? Kolekcjoner do niczego. Czy to Ramirez? Plany się zmieniły. Jest. Kimś? Ała, ała, z zagranicy. Sorry, tylko tyle wiem. Vip z zagranicy. Dobra, easy. Nie jesteście zbyt gadatliwi, co? No właśnie, nie zauważyłem. Mam, to już ostatnie. Nie zdążyłbym, gdybym musiał tego szukać. Tej rampy. Jakieś. Teraz co? Dojść na miejsce. No tak, jak zwykle. Miller, masz te nagrania? Mam to. Oczywiście. Musimy się spotkać. No i Jimmy, muszę Jimmy. Odsłuchać ostatnie nagranie, zanim je oddam. Jesteś pewien, że to on? Widziałam, jak płonie jego garaż. Myślałam, że domyślił się, o co chodzi. Na pewno on. Morgan wygrał pojedynek z laskami standardami na łomie. Jego kumpel McAllister też zaczyna mieszać. McAllister wrócił do gry. Shit. Jasna cholera. Morgan wkłada ekipę pod gonicę. Jestem tego pewna. Co robimy? Ja dam wam znać. Zatrzymam to. Upo. Przyda się, gdy trzeba będzie rozbawić chłopaków.
Okej. Okay. Co teraz? Familia? Nie, Cześć, Ramirez. Ramirez. Trzymaj te nagrania. Ilu gliniarzy musiałaś załatwić, żeby je dostać? Żadnego. Bardzo się zawiodłam. Na razie, Miller. Jess Miller. Czemu to się zmienia na strzałki? Co to ma być? O, coś do powiedzenia? Miller? Wykonałaś ostatnio dobrą robotę. Dziękuję. Gotowa na więcej? Najpierw odpowiedz na parę pytań. Jest tylko jedno ważne pytanie. Czy chcesz obalić familię? Jeszcze jedno zadanie. Spotkamy się. Wysyłam info. Terminal. Oho, tym razem jakieś hakowanie. Coś tak czuję. Ała. Tak się fajnie jechało. Znowu Ramirez. Zaraz uciekamy pewnie, co? Zabierz mnie... O nie, powtórka z rozrywki. Nie możesz się powstrzymać? Ajej, Ramirez, Ramirez. Chyba cię chycili. Gdzie jedziemy? Rift, terminal VIP-owski i... Wiem, pośpiesz się. Będą kłopoty? No, zadzwoniła do ciebie. Bra. Familia? O. Sporo samochodów. Kogo tym razem wkurzyłeś? Szukałem informacji o wozie, który wykradła twoja ekipa. I chyba trafiłem na coś ważnego. To się nigdy nie nudzi. Shit. No nie nudzi się. Mówiłem, ciśnie. W drodze na lotnisko. Dobrze. November poinstruuje cię w locie. Ma też paszporty i plany lotu. Miller, masz w rękach życie Ramireza. Nie zawiedź. Nie zawiadę. No, przestań się. Skąd nie wiedzą, gdzie jadę? Gdzie lecisz? Nie wiem, na lotnisku dostanę bilet dokąd. Obyś poleciał w ciepłe miejsce. Z moim szczęściem. To get out. Get out to the bigger. Szczęście? Wyląduję w Szwecji. Au. Szwecja to źle. Bardzo ładne państwo. Już prawie, przygotuj się. Jestem gotów. Ała. Z naprawami. A. Hej, Mile. Powodzenia, wrócę, powodzenia. Może jakiś drink? Jak... Nie kończ tego zdania. Oj, jak puścili sobie. No, niemożliwe. Hazardne sterowanie. Najpierw zbierz familii, teraz znowu. Min. Naprawdę robi się coraz lepiej. Ha, bo jego odstawiliśmy i teraz nas politykę przekupiono. Tak mnie by się przydało naprawić Mustanga. Nie żebym musiał, ale jest trochę poobijany. Jak to możliwe? I familia? Wszyscy. Auć. To zaboli. Zaboli. Dobra, nie zaboli. Au. Jestem poszukiwana, żywa lub martwa, czy co? No chyba. What the fuck, gdzie? A, w prawo, no tak. I teraz mamy problem. Dobrze, że jestem niezniszczalny. Bo w hicie mielibyśmy już problem. Fucking shit. Jedź, jedź. Jedź, jedź. Co, już coś? Coś mi się nie wydaje.
Nie, no właśnie. Dobra. Ojej. Bumblebee? Nie odezwałaś się. Masz rację. Nie zrobiłam. Miller, słuchaj. Sprzęt Koenigsegu, który przechwyciliście, należy do dostawcy sprzętu wojskowego z Azji Wschodniej. To coś większego niż Fortune Valley. Uważajcie. Nie mam w zwyczaju omijać problemów. Za bardzo lubię się z nich wygrzebywać. Wie. Rób swoje, Miller. A, żeby się teleportować przede mnie. Wreszcie takie moce. Kurde. Dobra, koniec. Nareszcie. Pora się stąd zmywać. Fajne są te misje ucieczki, naprawdę zarąbiste. Terminal, misja wykonana. Gdzie teraz? Zaś w mieście, a ja jestem. Nie trafiłaś jeszcze za kratki? No nieźle. Może powiesz mi to prosto w twarz? Tak, już czas. Dobrze, no to spotkajmy się twarzą w twarz. Jadymy do Sefowej, motherfucker, i minąłem jak zwykle. Kurde. Dobrze, że te auto są niezniszczalne, naprawdę. To byłby Lipston. Kurde. Co ja tak przepierdzielam dzisiaj tutaj? Wszystkie ścianki. Oj, to będzie długi odcinek. Już mam surowego nagrania 25 minut. Została jedna misja. 199 308. Ue. Ue. Uła, uła. Ramirez stracił przykrywkę, żeby cię wciągnąć na listę. Teraz pora to wykorzystać. Zaraz. Nawet nie wiem, jak masz na imię. Jestem pośredniczką. Niewiele mi to mówi. Wykonaj jeszcze jedną robotę. Zdecydujesz, czy mi zaufać. Jeśli wyjdziesz nicało. Bro. Fajnie. Zmotywowałaś mnie. W schowku samochodu masz przebranie. Włóż je nim dotrzesz na miejsce. Daj spokój. Nie ma szans, żeby to przeszło. Ramirez załatwił ci niezawodną tożsamość. Ludzie nie widzą tego, czego nie szukają ich. Uwierz mi. Okej. Nowy kierowca? Gdzie jesteś? Prawie na miejscu. Słuchaj, cały czas bądź cicho. Tytanowe auto NPC. Zrozumiano? Głupiego? Kto ja? Nie przejadę tędy? Przejadę. Jak ten GPS kieruje? Celowników. Dobra, pobawimy się. No chyba kogoś pogięło. Navarro. Ta. Wóz właśnie dotarł. Ej, ty, nie mam chwili do stracenia. Jazda. Co, ja mam jakąś maskę, czy co, że ona mnie nie poznała? Ładna jak rodzaty. Dokąd mam najpierw pojechać? Obojętne. Tylko jedź. Czy my się znamy? Nie. Zapamiętałabym. Umiesz trzymać buzię na płótkę? Dobrze. Nie znamy się. Za pustynię. Będzie wiedzieć, o co chodzi.
Następny przystanek. Jedziemy. Już, już. Wszyscy opłaceni. A tobie jak idzie? To, już to jako unik zaliczył? Dobrze. A nie będzie. Tak jest. Fuck. Może być problem. Przez ten jeden błąd. I pali, 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 pali. Pou, pou. No tak. Muszę mam mi tutaj płacić. Wczesną premię świąteczną. Upewnij się. Dobra, dobra, zaraz. Teraz się upewnię. Że dotrze do twojego szefa. Cienko z czasem. Zrobione. Następny. Już się robi. Pani Su, znaczy Nawar. On otwarty na propozycję dostał swoje. Inna sprawa, że dalej no nie kurde. Nie zdążę. Nie złapią. Nichu. Nie bez pomocy. Jak stoimy ze Skyhammerem? Jest w drodze. No, nie zdążę. Sprawy do załatwienia. Szybciej. Wiem. A ja spieprzyłem. I nie ma chuj, że zdążę, no niestety. Ale... Dobra, kaszana, super. Tak, wiem. Tyle mocniejsze auto mam. Tak nie dałem rady. Upo, upo, bo się obijam jak kupek. A, ja pier... Stój. Ja zdążę, to jestem księdzem. Muszę się ruszać. Wiem. Nie mam czasu, 25 sekund. Może się udać, ale muszę pojechać perfekcyjnie. Jeszcze jeden przystanek. Nie laguj, nie teraz. Patrzę na mapę, nie zagapię się. Spokojnie, widzę. Nie. Co ty sobie wyobrażasz? Dobra. Wyobrażam sobie to, co sobie wyobrażam. Cię nie interesuj. No to jazda. Już, jest, zdążyłem. To jest. A, dobrze. W końcu czuję, że to jest poziom trudny. To już wszystko. Fajnie. A, i dzięki. O, podziękowała. No chyba nie. Jeszcze jeden dowieść. Ostatni cel i będziesz mieć to z głowy. Hej, ten kierowca. Mówiłeś, że gdzie ją znalazłeś? Nie pamiętam. A co? Znam ją. Ściga się na ulicach? Chyba nie. Trzyma się zawodu. Cóż, szybka i siedzi cicho. Rzadka kombinacja. Prawda. Trzymaj ją na liście. Znowuż. Nie no, ale... No niestety. Ojej, ojej. Muszę się przyzwyczaić do tej szybkości. Za bardzo niesie mnie. Dlatego się gubię. Później nie zdążę. Bardzo. Nawaro. Nieźle jeździsz. Widzimy się. Żebyś wiedziała. Szefowa misja wykonana. A45. O. Sportsback. S5. M5. M2, o aż ty, nie znam się, to jest M3 i to będzie nasz driftowóz. Braku? Czego? Chłopcy, Nawaro, no way, mamy. Jasne, że tak. Nie wiem co to jest, ale gliny w tym siedzą. I mamy to. I wspomniałem o czymś, co nazywają Skyhammer. Za ile sznurków pociąga ta babka? Nieważne, nie zatrzyma nas. Swoją drogą, jak się tego dowiedziałaś? Woziłam ją po mieście, jak opłacała swoich pachołków. Wiesz, babskie sprawy. Że co? Po prostu miejcie się na baczności, okej? Okay? Zgadamy się.
Mamy terenówkę, mamy terenówkę. Miller. Dzięki Bogu, że odebrałaś. Musisz mi pomóc. Jimmy, o, a propos. To naprawdę kiepski moment. Jimmy, Jimmy. A poza tym nie stać cię na mnie. Proszę, kwestia życia i śmierci. Dobra, wyślij mi adres. Przez ciebie robię się miękka, Ty. Jaki Ty? Jak będzie? Powinnam się rozejrzeć. A. Może w okolicy dałoby się znaleźć coś przydatnego. Spoko, spoko. Ja wiem, gdzie trzeba wjechać. Umiem szukać. Chyba przejechałem. Kurde, 36 minut nagrania, dobra, trzeba kończyć. Szybko ten brak. To będzie tu. Na stówę. Yeah. Hello, my friend. To od Belera 55. Chłopaki będą zachwyceni. Ja też. Do następnego. Przyszłem.